Rumunia, rok 1989. Wybuch wściekłości prowadzi do obalenia jednego z najokrutniejszych reżimów na świecie, na czele którego stoi Nicolae Ceaușescu. 25 grudnia dyktator wraz z żoną stają przed sądem i zostają skazani na śmierć. Wyrok zostaje wykonany tego samego dnia. Wszystko to zdarzyło się spontanicznie. Tak przynajmniej się mówi. Partia szachów. Dlaczego wtedy, w grudniu 1989 roku, zginęły 1104 osoby? Inne kraje bloku wschodniego też cierpiały od autorytarnych reżimów, jednak ich przejście do nowego systemu obyło się bez ofiar w ludziach. Co zatem tak wyróżniało Rumunię, Nicolae Ceaușescu? Po dojściu do władzy w 1965 roku Ceaușescu głosił niezależność Rumunii od Moskwy, podkreślając na każdym kroku, że stworzył socjalizm o narodowym obliczu. Dzięki umiejętnej grze na patriotycznych uczuciach społeczeństwa zdobywał coraz większą popularność. W 1968 roku był jedynym przywódcą Układu Warszawskiego, który sprzeciwił się inwazji Związku Radzieckiego na Czechosłowację. Cały naród popierał to wyzwanie rzucone Moskwie, a Zachód odwdzięczył się kredytami. Lata 70. były okresem wzrostu gospodarczego. W latach 80. wszystko się zmieniło. Jako przeciwnik pierestrojki Ceaușescu odrzucał reformy Gorbaczowa. Oddalał się w ten sposób zarówno od wschodu, jak i od zachodu, wtrącając swój naród w otchłań nędzy. Ceaușescu rządzi kosztem swojego narodu i coraz bardziej ulega manii wielkości. Wciąga go kult jednostki, który sam stworzył, by gloryfikować siebie i swoją żonę Elenę. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że zarówno Moskwa, jak i Waszyngton widzą w nim przeszkodę w urzeczywistnieniu zjednoczenia Europy, a to warunek do realizacji celu Stanów Zjednoczonych, jakim jest ponowne zjednoczenie Niemiec w ramach NATO. Pod koniec roku 1989 Ceaușescu przeszkadza w realizacji tych celów, a czasu pozostaje coraz mniej. Dlatego trzeba było przygotować grunt i usunąć z drogi tych, którzy mogliby utrudniać i blokować ten proces, między innymi właśnie Ceaușescu. Dlatego dla obu części jednoczącej się Europy samo istnienie i wypowiedzi dyktatorów takich jak Ceaușescu oznaczałyby utrudnienie procesu jednoczenia. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że jego zniknięcie bardzo ułatwiło sprawę. Uważaliśmy, że silna pozycja Ameryki w Europie przyniesie nam wiele korzyści i że nasza obecność w Europie powinna przetrwać poza okres potrzebny dla zjednoczenia kontynentu, pogłębienia europejskiej integracji, a z pewnością i dla likwidacji sowieckiego zagrożenia.
Dlatego uważaliśmy, że zjednoczenie Niemiec i zjednoczenie kontynentu mogą być osiągnięte bez naruszenia wpływów Ameryki w Europie, wiedząc oczywiście, że z czasem będą się one zapewne zmniejszać. Jak organizuje się rewolucję? Najpierw należy w danym kraju znaleźć siły opozycji. W tym celu należy przeprowadzić bardzo dobre rozpoznanie, żeby zidentyfikować ludzi o wystarczająco dużej wiarygodności i sile oddziaływania, tak żeby mogli zmobilizować społeczeństwo do obalenia panującego w kraju reżimu. Przez całe życie marzyłem o rewolucji i teraz zajmuję się nauczaniem teorii i historii rewolucji, ponieważ ten temat całkowicie mnie pochłania. W tamtych tygodniach znajdowałem się rzeczywiście w samym środku zdarzeń. Nie zamierzam jednak się przechwalać i opowiadać, jaki byłem odważny. Jeżeli się zastanowić nad iskrą, która stworzyła sytuację rewolucyjną w Timișoara czy w Bukareszcie, która spowodowała, że masy wyszły na ulice, to okaże się, że można wywoływać incydenty, wydarzenia, można prowokować pewne sytuacje. To jest możliwe. Byłem związany z grupą oksfordzką, z ambasadą amerykańską, z British Council, z ambasadą Niemiec w Bukareszcie. Chyba za dużo chcecie wiedzieć. Z przyczyn historycznych stosunki między Rumunią a sąsiadującymi z nią Węgrami są napięte. Najważniejsze punkty sporne to prawa węgierskiej mniejszości i roszczenia terytorialne w Siedmiogrodzie. Zachodnie służby specjalne, wykorzystując ten konflikt, sprawiły, że przeciwnicy Czałuszesku na Węgrzech i Rumunii działali w jednej siatce. Rumuńska dysydentka pochodzenia węgierskiego Enikő Bolobas pozostaje w kontakcie z amerykańską ambasadą. Powiedzieli nam, że nie chodzi im o stworzenie ugrupowania nacjonalistycznego, ale o wyłonienie wszystkich, którzy byli przeciw Czałuszesku, a za demokracją. Udało im się pozyskać wspaniałych rumuńskich intelektualistów, pisarzy, myślicieli, filozofów, uczonych. To były czasy, kiedy człowiek spotykał się z zagranicznym dyplomatą o północy pod mostem i trzeba było wymyślać różne historie dla ukrycia tych spotkań. Tej niedużej siatce udało się spowodować trochę fermentu w Rumunii, przygotować klimat, który ułatwił potem obalenie Czałuszesku. Jesteśmy w Timișoara na zachodzie Rumunii. Pastorem gminy kalwińskiej jest tu László Tőkös, przedstawiciel mniejszości węgierskiej. Stąd pochodzą jedne z pierwszych głosów sprzeciwu wobec Czałuszesku, a bliskość Węgier i Jugosławii powoduje, że te głosy lepiej się rozchodzą. Mieliśmy dobre możliwości kontaktowania się z krajami zachodnimi. Do pastorów przyjeżdżali czasami goście. Mój ojciec był profesorem teologii i zastępcą biskupa. Znaleźliśmy jedyny sposób, jedyną możliwość, jak w trudnych sytuacjach powiadamiać o naszych kłopotach ludzi Kościoła i ambasady na Węgrzech, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Tajne służby były coraz bardziej zainteresowane Tőkösem, ponieważ jako pastor mógł wywierać wpływ na wielu ludzi.
Gdyby stał się bardziej znany zarówno na Zachodzie, jak i w Rumunii, zwiększyłoby to jego wiarygodność. Dlatego oficer wywiadu poprosił korespondenta niemieckiej telewizji Dagoberta Lindlaua o przeprowadzenie wywiadu z Tekeszem. Lindlau odmówił. Tajne służby pewnego zachodniego kraju rzeczywiście były zainteresowane tym wywiadem, ale ja miałem mocne i ugruntowane podejrzenia, że chodziło im o to, by pokazać w ten sposób rumuńskim dysydentom, że mają wpływ na nasze media i na to, co w nich będzie pokazywane. Bardzo ważnym zadaniem było wybranie właściwej osoby, budzącej zaufanie u zwykłych ludzi. Najlepiej do tego nadawał się właśnie duchowny. I dlatego bliscy mu ludzie i ci, którzy pomogli w zainicjowaniu całego tego procesu, dokonali bardzo szczegółowej analizy jego osoby. Chodziło o to, by wybrany człowiek szybko uzyskał poparcie większości społeczeństwa. Dlatego była to wówczas doskonała decyzja. Jesteśmy w Nowym Jorku, gdzie mieści się Węgierska Fundacja Praw Człowieka. Od lat 70. Amerykanin Laszlo Hamos walczy o prawa węgierskich mniejszości. I to właśnie stąd w latach 80. organizuje siatkę w Rumunii i na Węgrzech oraz informuje Zachód o zbrodniach reżimu Ceausescu. Mieliśmy codzienną dawkę informacji, której oddziaływanie było nie do przecenienia. Ta konspiracyjna siatka pracowała przez cały czas aż do roku 1989. Jedną z jej najważniejszych postaci był młody kalwiński duchowny węgierskiego pochodzenia Laszlo Tőkés. Informacje, jakie potajemnie wywożono z Rumunii, okazywały się potężną bronią przeciwko Ceausescu. Były nadawane przez zagraniczne stacje telewizyjne i radiowe, wywołując w Rumunii niepokój i niezadowolenie. Laszlo Hamos zorganizował wyjazd do Rumunii kanadyjskiej ekipy telewizyjnej, która nakręciła wywiad z pastorem Tekeszem w jego kościele. W marcu 1989 roku udało mi się w tajemnicy udzielić wywiadu ekipie telewizyjnej. Został on wyemitowany w węgierskiej telewizji we wrześniu 1989 roku i był początkiem końca. Po drugie, należy prowadzić potężną akcję informacyjno-propagandową z zewnątrz, by pokazać, że reżim jest znienawidzony przez wszystkich, a także, że wyprowadził kraj na margines wspólnoty międzynarodowej, że kraj nie może być uważany za kraj wolny. Trzeba pokazać rację bytu grup opozycyjnych, które powstaną. Jeżeli chce się stworzyć podstawy dla działania w jakimś obcym kraju, trzeba najpierw odpowiednio uwarunkować jego ludność. Propaganda jest więc bardzo ważna. Można na przykład posłużyć się czarną propagandą, mającą pochodzić jakoby od jakiejś grupy dysydenckiej wewnątrz danego kraju, ale w rzeczywistości wyprodukowaną za granicą. Jeżeli powstanie wtedy wrażenie, że informacje pochodzą od krajowych dysydentów, spowoduje to wzrost ich znaczenia w oczach miejscowej ludności. Podczas zimnej wojny w Rumunii i w innych krajach bloku wschodniego rolę wolnej prasy odgrywały zachodnie rozgłośnie radiowe, takie jak Wolna Europa, BBC czy Deutsche Welle.
Finansowane przez rząd Stanów Zjednoczonych Radio Wolna Europa spełniało podwójną rolę. Po pierwsze nadawało po rumuńsku, dzięki czemu uświadamiało Rumunom istnienie w ich kraju dysydentów, a po drugie informowało Zachód o sytuacji w Rumunii. Tajne służby mogą bez problemów manipulować informacją i tworzyć ją. Do wpływania na opinię publiczną używały dysydentów, którzy chcieli dać publicznie wyraz swojemu niezadowoleniu z reżimu Ceaușescu. Kiedy wyszło na jaw, że dyktator planuje zrównanie z ziemią 7 000 rumuńskich wsi, pierwszą osobą, która zaprotestowała, była Doina Cornea. Kiedy Ceaușescu planował niszczenie wsi, napisałam bardzo ważny tekst. Wtedy Radio Wolna Europa zakomunikowało, kto podpisze tekst, który napisała Doina Cornea. To była niesłychana głupota. Oni tam żyli w wolnym świecie, u nas to było niemożliwe. Coraz więcej ludzi dowiaduje się o planach likwidacji wsi. Słyszy się już o 15 000, a mają to być głównie wsie zamieszkane przez mniejszość węgierską i niemiecką. Za granicą, jak należało się spodziewać, rozlega się coraz więcej głosów protestu. Władze lokalne nie mają teraz odwagi wyburzać nawet budynków grożących zawaleniem, bowiem ktoś mógłby to sfotografować. Na zachodzie zdjęcia pokazujące burzenie domów w Rumunii są bardzo popularne. Tak twierdzi burmistrz gminy Lovrin Petre Militariu. To nie było tak, jak pokazywał Zachód. Zachód chciał pokazać, że w Rumunii całe wsie padają ofiarą polityki buldożerów, jak to wtedy nazywano. Ale to była nieprawda. Wieś Gottlob miała być całkowicie starta z powierzchni ziemi. Pojechałem tam. Wieś stała na swoim miejscu. Kiedy wróciłem do siebie, usłyszałem od dysydentów, oni tylko czekali, żeby pan wyjechał i natychmiast potem zburzyli wieś. Pojechałem więc drugi raz. Gottlob stoi jak stał. Obrzydliwego dyktatora wychwalano najpierw bez umiaru pod niebiosa, żeby potem zrobić z niego wcielonego diabła, drugiego Hitlera. To wszystko wynikało z polityki i muszę przyznać, że rzadko miałem z czymś podobnym do czynienia. Na zachodzie wizerunek rumuńskiego dyktatora stawał się coraz bardziej negatywny. Niemniej w samej Rumunii niezadowolenie z jego rządów rosło powoli, mimo coraz większej krytyki z zagranicy. Poza propagandowymi doniesieniami o burzeniu wsi, pojawiły się informacje o naruszeniach praw człowieka. Niektóre prawdziwe, inne znacznie przesadzone. Jednakże w 1988 roku ludzie nie byli jeszcze gotowi na rewoltę. Ceaușescu. Jeszcze nie tak dawno Stany Zjednoczone uważały go za swojego sprzymierzeńca w Europie Wschodniej i chętnie podejmowały z nim współpracę gospodarczą. Zapominali o tym, że to dyktator, ale przypomnieli sobie o tym po roku 1985, kiedy zaczęli otwarcie prowadzić bezpośrednie rozmowy z Gorbaczowem. I zdali sobie sprawę, że rola Ceaușescu już się skończyła. Odkryli, że jest krwawym dyktatorem, że zaczął właściwie niszczyć Rumunię. Decydujący wkład w zmianę nastawienia opinii publicznej wniósł László Hamos. Kiedy nasza fundacja rozpoczynała działalność, za dobrego przywódcę w Europie Centralnej był uważany niezależny Ceaușescu. A źli byli ci, którzy mu zagrażali, włączając w to węgierską mniejszość, w której upatrywano możliwe zagrożenie dla terytorialnej integralności Rumunii. Taki był ton artykułów w New York Timesie i w innych gazetach na początku lat 70. Proces zmiany spojrzenia był bardzo długi i trudny, ale zmieniło się ono o 180 stopni. Teraz jako dobra była postrzegana mniejszość węgierska, prześladowana przez agresywną, posługującą się terrorem, dyktaturę.
W tym samym czasie Laszlo Hamos i inni cały czas usiłowali przekonać kongres, by udzielać pożyczek Czałszewsku tylko wtedy, gdy zgodzi się na wprowadzenie w kraju reform. Jednak dyktator nie ugiął się i zaczął spłacać zagranicznych wierzycieli. W kwietniu 1989 roku Rumunia nie miała już długów, ale jej obywatele byli nędzarzami. Został postawiony w sytuacji bez wyjścia. Albo zgodzi się na warunki Zachodu, czyli pożyczki i kredyty za cenę reform wewnętrznych, co doprowadzi do upadku jego reżimu, albo spłaci długi, co pogorszy sytuację w kraju i też spowoduje upadek reżimu. Zahamowanie niezbędnego dla rumuńskiej gospodarki dopływu pieniędzy z zagranicy ze Stanów Zjednoczonych pomogło przyspieszyć upadek Czałszewsku. Nie można wznosić dla własnej przyjemności ogromnych budowli, tak jak on to robił, bez twardej waluty z zagranicy. Inaczej krajowi grozi bankructwo. Nagle człowiek, którego popieraliśmy, mam na myśli rząd Stanów Zjednoczonych, stał się pariasem. Jego wizerunek zaczął się katastrofalnie pogarszać. Wszyscy, my tu na Kapitolu też, mówiliśmy, Czałszewsku to potwór. Wielu ludzi miało w swoich gabinetach jego zdjęcia, jak się z nim witali, cali w uśmiechach. Nagle wszystkie te zdjęcia zaczęły lądować w koszach na śmieci. To dobitnie pokazywało, że dni Czałszewsku są policzone. Po trzecie, należy przygotować przyszłego przywódcę państwa, ponieważ trzeba będzie zastąpić dotychczasowego. Nowy musi pojawić się w sposób, powiedziałbym, naturalny, to znaczy powinien to być jeden z ważniejszych opozycjonistów albo człowiek akceptowany przez większość z nich. Nie może to być ktoś, kto spędził ostatnie 20 lat na emigracji, a teraz przyjeżdża zagranicznym samochodem albo wysiada z samolotu służb specjalnych, które przyleciały w celu prowadzenia akcji destabilizacyjnej. Nowy przywódca musi być wiarygodny, ponieważ inaczej nie będzie mógł zaistnieć i nie będzie w stanie utworzyć wiarygodnego rządu. To Pałac Prezydencki, który dawniej był letnią siedzibą Nicolae Ceaușescu, a teraz urzęduje w nim Ion Iliescu, prezydent Rumunii. Iliescu przeżył przed laty błyskawiczny wzlot w partii, do czasu aż zaczął krytykować dyktatora. Był znany w Waszyngtonie wiele lat przed upadkiem Czałszewsku. Iliescu należał do wewnętrznej opozycji i miał już wcześniej kontakty z Amerykanami. Dlatego oni znali go i wiedzieli, jak zareaguje na pewne wydarzenia. Co zrobi, a czego nie zrobi. Był dla nich przewidywalny. Pierwszy raz usłyszałem jego nazwisko na początku lat 80. w wolnej Europie. Wspomniano go jako możliwego następcę Czałszewsku. Kogoś na podobieństwo Dubčeka, człowieka, który może zreformować rumuński socjalizm. Nawet wolna Europa o mnie mówiła. Byłem wtedy prześladowany przez Securitate. I pomimo wrogości ze strony Czałszewsku, a może właśnie dlatego, stawałem się coraz popularniejszy. Dlatego niektórzy ludzie wiązali ze mną pewne nadzieje, ponieważ wszyscy byli bardzo niezadowoleni z powodu pogarszającej się sytuacji kraju i warunków życia ludzi. Kto wobec tego mógł przyczynić się do jakichś zmian? Znajomi z CIA przekazują informacje dawnej węgierskiej dysydentce Enike Bölöbasz, ale oczywiście nie otwartym tekstem. Opowiadają pewne fragmenty sprawy i potem trzeba to sobie samemu poskładać. Nie powiedzieli otwarcie, że to Iliescu jest ich kandydatem.
i że pomogą dojść mu do władzy. Ale na wiele sposobów to sugerowali. To właśnie pani zasugerowali? Właśnie to. Przepraszam. CIA miała wiele sukcesów, ale ma pani rację, o sukcesach się nie mówi. Ciągle tylko słyszy się o błędach i niepowodzeniach. Nawet o mnie nie słyszeli ani Bush, ani Gorbaczow. Było takie zdarzenie, kiedy trzeba mieć w zanadrzu nowy rząd, który przejmie władzę. Trzeba mieć działaczy, którzy pójdą w lud i będą mogli wywierać wpływ na społeczeństwo. Jeżeli chce się zlikwidować poprzednią infrastrukturę, trzeba mieć czym ją zastąpić. Celem Amerykanów jest doprowadzenie do upadku rządów bloku wschodniego i zakończenie zimnej wojny. Wszystko w ich interesie. Już w maju 1989 roku prezydent Bush i jego doradcy widzą, że nadszedł na to czas. A ponieważ wydarzenia w Niemczech rozwijają się szybciej niż przewidywano, priorytetem staje się ponowne zjednoczenie kraju. To, co się dzieje w Niemczech, staje się najważniejsze i zaczyna determinować wszelkie inne decyzje. Sprzeciwiają się temu François Mitterrand i Margaret Thatcher. Wielka Brytania i Francja zgodzą się na zjednoczenie Niemiec, jeżeli najpierw dokona się zjednoczenie zachodniej i wschodniej Europy. Upadek muru berlińskiego zbliża Amerykę do celu. 3 grudnia na Malcie Bush i Gorbaczow dochodzą do porozumienia, które, jak twierdzą źródła z wywiadu, obejmuje również Rumunię. To spotkanie na szczycie jest ukoronowaniem amerykańskich strategicznych wysiłków. Oczywiście, że tak decydowała się wtedy przyszłość Europy. Mieliśmy to cały czas przed oczami, bowiem po obradach okrągłego stołu w Polsce i po tym, jak Węgrzy przygotowali grunt pod wolne wybory, stało się jasne, że zbliża się przełom. Nie było jednak jasne, czy wydarzenia pójdą w dobrą stronę w kierunku pokojowego i demokratycznego zjednoczenia Europy, czy nie doprowadzą w którymś z krajów do zduszenia reform, czy nawet do rozlewu krwi. Być może to kontrdziałanie nie byłoby tym razem poprowadzone przez Związek Radziecki, choć nie można było tego wykluczyć, ale przez poszczególne reżimy znajdujące się w stanie desperacji. Moim zdaniem około 9 listopada administracja Busha zrozumiała, co się dzieje i postanowiła doprowadzić rzecz do końca. Odtąd zaczął się najbardziej błyskotliwy okres naszej polityki zagranicznej. Węgry i Stany Zjednoczone odkryły, że mają wspólne narodowe interesy, w szczególności w odniesieniu do Rumunii. Czałuszewsku był przeszkodą na drodze do zjednoczenia Europy i tym samym zagrożeniem węgierskiego procesu reform. Zawsze trudno jest właściwie rozpoznać swój interes, zwłaszcza gdy okoliczności są niejasne. Urok polityki i urok posiadania jasno myślącego umysłu polega właśnie na tym, żeby rozpoznać na czas swój interes i dodatkowo, żeby poczynić właściwe kroki we właściwym kierunku. To jest właśnie samo sedno polityki. I jestem naprawdę szczęśliwy. Jestem dumny z tego, że byłem w stanie przeanalizować sytuację, dokonać oceny i podjąć te decyzje. Im więcej Czałuszewsku mówił o reformach i o konieczności przystosowania marksizmu do rzeczywistości, tym bardziej stawał się dogmatyczny. On się bał tych reform. Reżim stawał się coraz bardziej anachroniczny i opresyjny. Dlatego trzeba było zintensyfikować działania. Otrzymali od nas wiele pomocy, nawet broń i amunicję. Staraliśmy się wpływać na umysły ludzi zajmujących kluczowe stanowiska w różnych instytucjach i ministerstwach. Wewnątrz rumuńskiego reżimu znaleźliśmy dobrych, zdolnych i pomocnych ludzi. Niektórzy z nich płynnie mówili po węgiersku. Stenculescu był w owym czasie generałem. Pracował w Centralnym Urzędzie Planowania.
później w ważnym ministerstwie zajmującym się gospodarką. Oczywiście w obecności całej delegacji nie wypowiadał nawet jednego słowa po węgiersku. Ale kiedy byliśmy poza zasięgiem urządzeń podsłuchowych, mogliśmy się zupełnie dobrze porozumieć. Ciekawe, że wcześniej nie miałem żadnych kontaktów z żadnym ugrupowaniem opozycyjnym wobec Czałuszewsku. Ani z ludźmi, którzy zostali przez niego usunięci ze stanowiska, czy z takimi, którzy przeciwko niemu spiskowali. Sympatyzowałem z nimi wszystkimi, ale nie miałem bezpośredniego kontaktu. Nie pozwalała mi na to moja pozycja w wojsku. Zadanie CIA za granicą polega na tym, żeby być w kontakcie ze wszystkimi, czyli zarówno z rządzącą partią, jak i z opozycją. Te kontakty są często inicjowane właśnie przez opozycjonistów. Bywa, że zwracają się oni do amerykańskiego dyplomaty i mówią: jesteśmy niezadowoleni z naszych władz. Robią wiele złego. Chcielibyśmy to zmienić. To oczywiście czysta teoria, ale jeżeli zgadza się z tym Waszyngton, a może i nasi sojusznicy, możemy wtedy zacząć pomagać w sposób tajny takiej grupie dysydentów, która oczywiście ma kontakty wewnątrz armii i może przeprowadzić wojskowy zamach stanu. Trzeba przygotować warunki, ewentualnie nawet je samemu stworzyć, tak żeby było możliwe rozpoczęcie rewolucji. Te okoliczności mogą być bardzo różne. Służby wywiadowcze opracowują scenariusze mające tworzyć pozór spontaniczności dla działań, które są od początku do końca wywoływane z zewnątrz. Nie chcę tu powiedzieć, że pierwsza demonstracja w Timișoara była całkowicie zmanipulowana. Niemniej mieliśmy też takie operacje, w których nie było za grosz spontaniczności. Danut Gavra często słyszał w wolnej Europie głos protestu pastora Tökesza. Chcąc zademonstrować solidarność z nim, 15 grudnia przyłącza się do demonstracji. To była początkowo demonstracja religijna, ale gdzieś około 6 wieczorem paru młodych ludzi, z jednym z nich jestem do tej pory zaprzyjaźniony, zaczęło wznosić okrzyki: precz z komunizmem, precz z Czałuszewską. Piętnastego grudnia, kiedy rozpoczęły się protesty, odwiedziło mnie dwóch pracowników ambasady amerykańskiej, żeby zapoznać się z moją sytuacją. Stali przed kościołem, ale nie pozwolono im wejść do środka. Zebraliśmy się sami spontanicznie tutaj przed katedrą, a właściwie raczej za nią. Potem pojawił się jakiś mężczyzna z białą brodą i zaczął nam mówić, co mamy robić. Nie wiedzieliśmy, kto to jest, ale on nas zachęcał do działania. Poczynając od mostu Michała Walecznego, to właśnie on prowadził demonstrację. Następnie nasza grupa, prowadzona przez tego człowieka z białą brodą, poszła w kierunku ulicy Pestalozziego. Byłem jednym z tych, którzy podnosili na ramionach tego mężczyznę, kiedy przemawiał. Powiedział nam: bracia, w Śródmieściu są zabici i ranni. Ci z was, którzy stoją po lewej, niech tam idą pomóc naszym braciom. Na moście Decebala ujrzałem grupę żołnierzy gotowych do strzału. Zacząłem krzyczeć: nie chcemy przemocy. Nie chcemy przemocy.
ale zaczęli strzelać do nas, prosto, bez ostrzeżenia. Przeleciałem jakieś 3 metry w powietrzu i straciłem przytomność. Kiedy się ocknąłem, wokół mnie pełno było zabitych i rannych. Ile było ofiar śmiertelnych w Timișoara? Mówi się nawet o 4000. Jednakże ofiary, które pokazywano na filmie, to była manipulacja, o czym przekonująco świadczą stare ślady autopsji. W listopadzie 1987 roku podobna demonstracja miała miejsce w Braszowie, w centralnej części kraju. Ale ponieważ tam nikt nie zginął, nie została przelana krew, ludzie się uspokoili. Doszliśmy wtedy do wniosku, że i w przyszłości, jeżeli nikt nie umiera, jeżeli nie ma rozlewu krwi, to nie będzie też powszechnego buntu. W Radiu Wolna Europa co godzinę pojawiały się doniesienia z Rumunii, którym towarzyszyły odgłosy strzałów i krzyki. A tymczasem tłum był podburzany przez wyćwiczonych prowokatorów. Securitate posiadała informacje, ponieważ udało nam się przeniknąć do obozów uchodźców na zachodzie. Był taki obóz w Zirndorf w Niemczech. Inny w Traiskirchen koło Wiednia. Jeszcze inny w Budapeszcie. Na Węgrzech był jeszcze jeden obóz, w Biczkę, 40 km na zachód od stolicy, w dawnych Koszarach, gdzie szkolono partyzantkę miejską. Przygotowywano oddziały, które miały przeniknąć do Rumunii, organizować akty sabotażu i podburzać ludzi do powszechnego buntu. Chociaż te obozy dla uchodźców znajdowały się na terytorium Niemiec, Austrii i Węgier, to według wszystkich posiadanych przez nas informacji instruktorami byli Amerykanie. Niemcy i Amerykanie uczestniczyli w szkoleniu odpowiednich ludzi w Austrii, w południowej części Niemiec i w kilku innych krajach też. Wiedzieliśmy o tym wtedy i też dołożyliśmy swoją cegiełkę. Rozumiem, że byli ludzie, których zadaniem było jedynie podburzanie, ale były też oddziały specjalne. Jest pani bardzo dobrze poinformowana, to bardzo ciekawe. Okazuje się, że wszystkie informacje w końcu wyciekają. Owszem, były takie akcje. Nie wydaje mi się jednak, żeby większość uchodźców w obozach była szkolona. Najważniejszym aspektem tej pracy w obozach jest przygotowanie ludzi do tego, by umieli wywierać wpływ na innych i żeby umieli przygotowywać plany działania. Mówi pani o tajnych operacjach. Owszem, można szkolić ludzi. Oczywiście są specjalni instruktorzy do szkolenia cudzoziemców. CIA też to robi, na przykład uczy posługiwania się bronią. Tak robiliśmy na przykład na Kubie. Szkoli się oddziały paramilitarne. Czy w owym czasie było to możliwe w Rumunii? Owszem, jeżeli tę działalność prowadziło się z krajów sąsiadujących, z Węgier. Mówiliśmy już o obozach szkoleniowych na Węgrzech czy w Niemczech. Ale gdy rozpoczyna się akcja, trzeba potajemnie przeszmuglować ludzi do danego kraju. Rozumie pani, że nie chodzi tu o setki osób, ale o jakieś kilkanaście. Rozumiem, ale czy oni twierdzą, że to były obozy prowadzone przez CIA? Trzeba dokonywać rozróżnienia, ponieważ o wielu sprawach mówi się, że stoi za nimi CIA, ale nie wiem, skąd pani to bierze. Nie usiłuję tu dyskredytować wszystkiego, ale chcę powiedzieć, że powinna pani podchodzić do tych informacji z rezerwą. Mogło być tak, że albo to CIA szkoliła ludzi w tych obozach, albo działali tam instruktorzy przeszkoleni przez CIA. Wygląda to tak, że bierze się człowieka i pokazuje mu, to jest M16, tak się wkłada magazynek, a tak odciąga rygiel. Tak się strzela, a tak można zastrzelić człowieka. Albo pokazuje się, jak założyć detonator i jak spowodować wybuch. On va
Prowokuje się reżim w danym kraju do brutalnej reakcji, dzięki czemu ujawnia się opozycja, a naród podejmuje działania. W tym momencie następuje interwencja zaprzyjaźnionego sąsiedniego kraju z powodów humanitarnych i politycznych. Sprzymierzeńcy pozostają w tym kraju, co zapewnia bezpieczeństwo i umożliwia w końcu dojście do władzy nowego rządu, na czele którego staje człowiek uznawany przez opozycję. Dwudziestego grudnia Ceaușescu wzywa mieszkańców Bukaresztu na wiec. Obwinia zagraniczne służby specjalne o zorganizowanie niepokojów w Timișoara. Następnego dnia podczas transmisji telewizyjnej cały naród obserwuje Ceaușescu poruszonego dobiegającymi z tłumu okrzykami. Masakra w Timișoara położyła kres wizerunkowi Ceaușescu jako ojca narodu. Patrząc na niego, wszyscy zdali sobie sprawę, że dyktator ma na rękach krew. Była to całkowita zmiana wizerunku Ceaușescu. Teraz jest postrzegany jako kat i morderca. Kiedy zaczął zabijać ludzi, jego dni były policzone. Zorganizowanie tego wiecu było bardzo niedobrym pomysłem. Być może stał za tym ktoś ze służby bezpieczeństwa, kto zasugerował mu, żeby zgromadzić ludzi po to, by zademonstrować, że ciągle jest popularny, i Ceaușescu się zgodził. Mniej więcej po tygodniu pastor Tykesz nie był już w centrum wydarzeń. Punkt ciężkości przesunął się do Bukaresztu i innych dużych miast. Nie był to przypadek. Mieliśmy do czynienia jednocześnie z przewrotem pałacowym, jak i z napoły spontaniczną rewolucją na ulicach. 22 grudnia protesty się wzmagają. Krótko po 12 Ceaușescu ucieka. Kiedy pułkownik Ratiu dzwoni do Komitetu Centralnego, słuchawkę podnosi Ion Iliescu. Po ucieczce dyktatora masy szturmują budynek Komitetu Centralnego. Jest to przełomowy moment, mający decydujące znaczenie dla powodzenia rewolucji. Przekonałem go, żeby opuścił Bukareszt i wywiozłem go na pokładzie helikoptera. Kiedy powiedział mi, żeby wojsko jak najszybciej wkroczyło do akcji, wydałem armii rozkaz wycofania się. Ten moment zawahania kosztował parę istnień ludzkich. Ale potem, kiedy ludzie zobaczyli, że wojsko się buntuje, wszyscy zaczęli krzyczeć: armia jest z nami. W południe w budynku pełno było ludzi z ulicy. Natomiast o 5:00, pół godziny przed przemówieniem Iliescu, byli już tam tylko wojskowi i ludzie z Securitate. Rozumie pani, w ciągu kilku godzin ulica przegrała rewolucję. Przegraliśmy bitwę. Powstaje rząd tymczasowy, Front Ocalenia Narodowego, na czele którego staje Ion Iliescu. Drodzy współobywatele, miałem bardzo długi i trudny dzień. Kiedy poprosiłem Iliescu o wystąpienie przed kamerami telewizji, nie miałem pojęcia, czy wyznaczono go do obalenia Ceaușescu i przejęcia po nim władzy w Rumunii czy za granicą. Wtedy nic o tym nie wiedziałem. Moja decyzja była suwerenna. Dywersyjne, zbrodnicze działania grup terrorystycznych, które chcą zakłócić funkcjonowanie nowych władz i destabilizować nasze społeczeństwo, to ostatnie drgawki tej potwornej dyktatury skierowanej przeciwko narodowi. Mówi się o 60 tysiącach ofiar śmiertelnych. Ma to podsycić strach przed tak zwanymi terrorystami. Wzywa się Rumunów do obrony rewolucji przed oddziałami, które pozostają wierne obalonemu dyktatorowi. Już po przełomie prokurator wojskowy Dan Voinea przeprowadził w tej sprawie dochodzenie. Po 22 grudnia 1989 roku mieliśmy do czynienia z pogłoskami o działaniach dywersyjnych na wielką skalę, to znaczy
zostali wymyśleni terroryści, którzy mieliby jakoby atakować ludność cywilną. Zgodnie z naszymi ustaleniami, żadnych takich terrorystów nie było. W Bukareszcie, kiedy wszystko się zaczęło, panowało pewne zamieszanie. Nie wiem, czyj to był rozkaz, ale armia zaczęła wydawać broń cywilom i rozkazała zająć wzgórza. Jedni wzięli drugich za terrorystów i zaczęli do siebie strzelać. Jak długo w tego rodzaju rewolucji nie jest zagwarantowane całkowite bezpieczeństwo, tak długo nie ma pewności, że ludność jest pod kontrolą. Pojedynczy snajperzy służą do podtrzymania poczucia zagrożenia, do utrzymania ludzi w takim stanie ducha, w którym mówią, to dyktator próbuje jeszcze walczyć. Dlatego ludność będzie w takiej sytuacji jeszcze bardziej popierać rewolucję, aż do osiągnięcia całkowitego wyzwolenia i całkowitej eliminacji dyktatora. Należy utrzymywać stan niejakiej niepewności, dopóki nie zostanie utworzony nowy rząd. Mona Lisa. Moja książka będzie nosić tytuł Mona Lisa. Dlaczego? Bo ma taki zagadkowy uśmiech. A o mnie też mówią, że jestem zagadkowym człowiekiem. Zwołał sąd, zajął się zatrzymaniem, uwięzieniem i egzekucją pary dyktatorów. Miasto Tyrgoviste. W grudniu 1989 roku Dan Wojna jest tu prokuratorem w procesie Ceausescu. Kiedy teraz wracam myślą do grudnia 1989 roku, to żeby być zupełnie szczerym, muszę powiedzieć, że sukces rewolucji w Rumunii był tylko jedną ze spraw, jakie zaprzątały naszą uwagę. Ważne było też ponowne zjednoczenie Niemiec, także dalszy pozytywny rozwój sytuacji w Europie Środkowej, no i los kierownictwa radzieckiego i samego Gorbaczowa, od którego w dalszym ciągu sporo jeszcze zależało. Mieliśmy do czynienia ze strategicznym przymierzem między KGB i CIA. To było coś nadzwyczajnego, że te dwa wywiady ze sobą współpracowały. Przecież byli to śmiertelni wrogowie. Obie agencje zostały stworzone do walki ze sobą. Wiem, że było trochę rozmów ze Związkiem Radzieckim na temat Rumunii. Nasze interesy i nasz ogląd sytuacji były zbliżone. Sprzymierzyli się, posługując się i manipulując jednocześnie rumuńskimi osobami specjalnymi. Celem było obalenie dyktatora, który był praktycznie... Nasza administracja, CIA czy Departament Stanu mogą się przyczyniać do obalenia rządów rumuńskich. Żadne prawo tego nie zabrania. Natomiast CIA nie ma prawa zabijać ludzi, przygotowywać, że tak powiem, kuli z napisanym na niej nazwiskiem. A co do... Zostali wyprowadzeni na to podwórze i tam, pod tamtą ścianą, rozstrzelani przez pluton egzekucyjny. A jeżeli to zrobiła na przykład służba łączności i ten człowiek... To by było w porządku. Tak. To by było w porządku.
Rewolucja w Europie Wschodniej i Środkowej w oczywisty sposób ułatwiła zadanie. I środkowej w oczywisty sposób ułatwiła zadanie. A Rumunia była na uboczu, czy to w Układzie Warszawskim, czy gdzie indziej. Ale miało nastąpić ponowne zjednoczenie Niemiec. Była to decyzja George'a Busha i decyzja Helmuta Kohla. I stała się też decyzją Michaiła Gorbaczowa, chociaż on nigdy go do końca nie pojął. Cały czas trwania zimnej wojny istniała obawa, że Niemcy zachodnie mogą poświęcić swoje stosunki z Zachodem i zawrą układ ze Związkiem Radzieckim w sprawie zjednoczenia z Niemcami Wschodnimi. Nigdy istniała obawa, że Niemcy zachodnie mogą poświęcić swoje stosunki z Zachodem i zawrą układ ze Związkiem Radzieckim w sprawie zjednoczenia z Niemcami Wschodnimi. Stany Zjednoczone i CIA zdały sobie sprawę z tego, że pozycja Gorbaczowa wewnątrz Związku Radzieckiego tyle czasu na to, by wiele od niego uzyskać, nie wzbudzając przy tym jego obaw. Tamte czasy łatwo jest teraz przyjmować za oczywiste, że wszystko musiało się potoczyć tak pokojowo, jak się w rzeczywistości potoczyło. Ale wtedy to naprawdę tak nie wyglądało. Po pierwsze, nie mieliśmy absolutnej pewności co do zamiarów Gorbaczowa, choć pokładaliśmy w nim nadzieję i ufaliśmy mu. Jednakże zawsze była możliwość, że sprawy potoczą się nie tak, jak trzeba i może